A czy teraz mnie dobrze okay. słychać? Genialnie, brawo Magdo, super. Widzisz dobrze, włączam Dłuż. prezentację i już się ja wyłączam. Dzień dobry Dzień Magdo. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, dziękuję Julia za przedstawienie mnie, więc chyba już nie muszę za wiele mówić. Dodam tylko, że przez to, że skończyłam studia medyczne na kierunku zdrowie publiczne, to bardzo mi to ułatwia zrozumienie, jak te praktyki kontemplacyjne wpływają na naszą fizjologię. Interesuję się również tematem porozumienia bez przemocy. Byłam kiedyś wolontariuszką u Ewy Mingę. To też bardzo dużo mi pomogło, jakby poczuć to współczucie. Jestem pod stałą superwizją Julii, a obecnie pracuję w klinice psycho psychosomatyki i psychoterapii w Pocznamie. Jestem z Niemiec. A dodatkowo jestem mamą trzech dorosłych już synów. I chciałam się z państwem podzielić, jak powstał trening współczującego umysłu dla grupy IT i parę elementów jakby opowiedzieć o tym. Jak to się w ogóle zaczęło? No zaczęło się u mnie od mojej trudności. Siedem lat temu moje życie przewróciło się totalnie do góry nogami. Byłam w środku takim jednym wielkim, rozwalonym puzlem ale na zewnątrz całkiem nieźle się trzymałam. Moje wyniki krwi były totalnie beznadziejne. Mój lekarz powiedział: Magda, ty w ogóle chodzisz? A ja się całkiem nieźle miałam na zewnątrz. Absolutnie nie przyjmowałam żadnego wsparcia. Od nikogo, od nikogo totalnie. I kiedyś na pewnej konferencji usłyszałam naszą Julię. Julia wtedy powiedziała: To bardzo do mnie trafiło że to nie jest nasza wina, że tak czujemy i że możemy sobie pozwolić pomóc, żeby złagodzić to cierpienie. I jakoś to mocno ze mną rezonowało, no więc zaczęłam zgłębiać temat. Poszłam na studia uważności i współczucia, i tak się zaczęła moja przygoda. Po pięciu latach yy, nauki, y, co się u mnie zmieniło? No na pewno jest mi spokojniej. Y, umiem się odkleić od myśli, bo wiecie, jak to, jak wpadałam w taką myśl, że na przykład komuś coś się może stać, to jak byłam w tym ciągu, to po prostu już prawie planowałam jego pogrzeb. Myślę, że to nie tylko ja tak mam. Więc już teraz widzę, tak? Gdzie są te moje myśli, i jak mogę się od nich odkleić. Co jest prawdą, co nie jest prawdą. Ehm, zapanowałam trochę, nie do końca, nad kontrolą mojego życia. Kiedyś mocno, mocno byłam perfekcjonistyczna. Te, teraz już potrafię sobie to odpuszczać całkiem nieźle. No, więc jak zobaczyłam, jak to działa na mnie, to postanowiłam się podzielić tym z innymi, a już dodam. Mm, że byłam wtedy, miałam wtedy certyfikat coacha i jakby też chciałam wprowadzić to w te moje sesje coachingowe, żeby zobaczyć, żeby jakby podzielić się z ludźmi, żeby im też było łatwiej. No więc powoli wprowadzałam praktyki kontemplacyjne do sesji coachingowych. Dlaczego IT? No 23 lata jestem pod jednym dachem z moim mężem, który jest właśnie chłopakiem z IT. I na co dzień stykałam się z tymi problemami, tak? Home office, teraz, to jest teraz. Jakby praca jest w zasięgu ręki cały czas, i to nie tylko jakby mój mąż się stykał z tym problemem, ale my jako rodzina, że nasz dom to też jest miejsce pracy. Ciągłe bodźce, mobilny smartfon, tak? Że zawsze wieczorem, nawet jak już jest odpoczynek, to ciągle mogę zobaczyć, tak? Co tam ktoś maila napisał, a tylko zerknę. No i wiadomo, już głowa była w pracy. Pierwszą lampkę zapalił mi mój mąż, jak leżałam z nim na plaży i tak po cichutku wprowadziłam medytację współczującego umysłu. I mój mąż na to, Magda, musisz coś z tym zrobić. To mi przyniosło ulgę. Drugą lampkę zapalił mi mój nasz przyjaciel, też z grupy IT, bardzo taki człowiek oparty w nauce. Zaczęliśmy rozmawiać na temat problemów grupy IT i on mi powiedział, że to jest grupa bardzo mocno przebodźcowana. No więc tak sobie pomyślałam, czemu by nie. Oczywiście moi, moi, moich trzech dorosłych synów też dołożyło cegiełkę do tego, że pomyślałam, a czemu by nie współczucie połącza, połączyć z grupą IT. No, i tak się to właśnie zaczęło. Coś tu, Julia, nie widać na tym. Relacja i zaufanie, ale to jest taka buźka uśmiechnięta, ja jej nie widzę, ale to nie szkodzi. Od czego zaczynam y, m, m, moje te treningi? Od zbudowania relacji i zaufania. Tak? To jest jakby najważniejsze na początku. Y, opowiadam też często o swoich doświadczeniach, o tym jak byłam właśnie sklejona z myślami, że też czuję wstyd, że też czuję poczucie winy, że też czasami za mocno kontroluję. I bardzo pomocną techniką w, w, tym w tej początkowej fazie jest medytacja rozproszonych myśli. My wtedy zauważamy, gdzie jesteśmy, tak? o czym codziennie myślimy, do, tego, do, do czego dotyczą te nasze myśli, jak codziennie funkcjonujemy. I wtedy też pomocnym jest właśnie pokazanie tych systemów regulacji emocjonalnej. Już moje poprzednie prelegentki mówiły dużo o tym. Um, więc może nie będę się tutaj uh, mówić o tych systemach, tylko powiem, że ciekawostką było taką, że większość moich uczestników mówiła, że są w systemie dążenia i poszukiwania zasobów. Ale po większej analizie stwierdzili, że nie, że jednak ten system dążenia, to ciągłe poszukiwanie powoduje u nich notoryczne zmęczenie i notoryczny strach. Więc jakby wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że system wykrywania zagrożeń to jest ten system, który jest im znany chyba najbardziej. A jak wiemy, my w naszym świecie teraz potrzebu potrzebujemy bardzo tego systemu kojenia. Tak? Nasz umysł jest tak bardzo obciążony bodźcami różnymi hałas, dźwięki, neo, dźwięki światło neonów tak? komórka, komputer żeby bardzo potrzebujemy jakby uruchomić ten system kojenia i afiliacji i to czasami naprawdę trzeba jakby się do tego trochę przymusić. Większość moich uczestników mówiła, że co ty Magda gadasz? Ja nie mam teraz czasu na to, żeby zajmować się tym systemem. I tu właśnie zrobiłam ankietę i po ankiecie właśnie wyszedł taki wykres, że jednak ten system wykrywania zagrożeń i co najwięcej generuje stresu? No presja czasu i presja ludzi. Moi uczestnicy opowiadali, że właśnie w, hmm, przychodząc do domu jest tego stresu nadal dużo. Więc jakby ten stres dotyczył tylko miejsca pracy, to okej, okay, bo jakby wszystkie systemy ważne, żeby były w równowadze. Ale przychodząc do domu zaczynamy myśleć o pracy. Wtedy włącza się krytyk. No przecież jestem w domu, weź się, wyluzuj. No, więc żeby wyłączyć krytyka, no włączamy autopilot. Tak? Włączamy telefon, Netflixa, albo jeszcze coś innego. No, i co się wtedy dzieje? No W naszym organizmie jest wysoki kortyzol, mięśnie są spięte, a w tym także nasze serce. I takim dobrym przykładem jest wtedy, jak opowiadam o tym, co by było, gdyby nasz silnik w samochodzie przez 18 godzin pracował non stop. Tak? Bez oleju, bez przeglądów. Co by się wtedy stało? Jak w naszym samochodzie, takim super samochodzie, zapala się czerwona lampka, no to co robimy? Telefon i mechanik. A co się dzieje z nami, jak czujemy słaby sen, zmęczenie, spadek odporności? Kawa, Red Bull, tak? <grych> I ważne jest to, co ja robię z moimi uczestnikami kursu, żeby zobaczyć, jakie są reakcje w ciele, tak? w jakie wpadamy pułapki myśleniowe. No i jeden z uczestników powiedział mi tak: Magda, przestań. Ja nie mam czasu na system kojenia i afiliacji. Kredyt się sam nie spłaci, projekt się sam nie napisze. Ja nie mam teraz na to czasu. Daj mi spokój. No, i od czego ja zaczynam? Tak, żeby ten mój uczestnik jakby szybko poczuł i zrozumiał, o co chodzi z tym współczuciem. Najpierw łapiemy myśli. Łapiemy myśli, co tam w tej głowie buszuje, co tam w niej się kręci. W jaki tunel wpadamy, tak? Bo jak jesteśmy w tym systemie zagrożenia, to jest to myślenie tunelowe, gdzie wpadliśmy. I później ćwiczymy uważność, tak? Sprawdzamy oddech też jakby patrzymy na to, jakie mamy emocje. Czy jest to złość, czy jest to strach, czy jest frustracja, co mamy w mięśniach, czy jest napięcie, czy nie, a jak jest, to gdzie? I jak to wszystko zauważymy, to wtedy ważny element to jakości współczucia, czyli odwaga. Czyli my możemy zobaczyć, możemy spotkać się z tą złością, możemy spotkać się ze strachem, i nic się nam nie stanie. Możemy to zauważyć. To jest właśnie odwaga. Pozwalam sobie na te obawy. Mądrość, no bo skoro wiem, jak działa nasz umysł, jak, jaki wpływ miała na nas ewolucja, to przecież te wszystkie myśli nie muszą odzwierciedlać faktów. My o tym wiemy. A jak już o tym wszystkim wiemy, to zdajemy sobie sprawę, że mamy prawo do błędów, bo jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy tylko ludźmi, więc możemy popeł popełniać błędy. Więc w najzwyczajniej w świecie możemy się po prostu przytulić, tak, okazać sobie wsparcie. No, i jak już y mamy te trzy jakości współczucia i wiemy o co chodzi, to wtedy jest to nasza odpowiedzialność, żeby zrobić ten pierwszy krok, tak? żeby ulżyć sobie, żeby jakby złagodzić to cierpienie. I oczywiście w teorii wszystko brzmi to pięknie i cudownie. Tylko tak jak ja mówię, sześciopaka, nie zrobimy czytając tylko e, jakieś artykuły, tak? Badania naukowe na temat mięśni i na temat, jaki trening jest najlepszy. Więc trzeba zrobić ten pierwszy krok i pójść na ten trening. I e, większość moich uczestników robi takie. Uff, jak. Opowiadam o tym cytacie Gilberta, tak? Że życie jest naprawdę trudne. I że to nie jest nasza wina, że czasem czujemy się smutni, czasem jest nam po prostu źle, nawet jak niby wszystko jest tutaj ok. Czasem mamy brak jakiejś chęci do czegokolwiek, i możemy to czuć. I to jest normalne. Jednak to jest nasza odpowiedzialność, jak czujemy, co z tym zrobimy, gdzie zrobimy ten pierwszy krok. I pytania, które uruchamiają współczucie wśród moich uczestników, to jak byś potraktował siebie z tą swoją trudnością, jak, tak samo jakbyś potraktował przyjaciela? Jakbyś postrzegał tą trudność, którą teraz masz, gdybyś był w innym nastroju? Na przykład, jakbyś był trochę spokojniejszy albo trochę weselszy. Jak to by było? Albo byś był w innym miejscu. Jak tą rzecz byś postrzegał, gdybyś był maksymalnie życzliwy dla siebie? I tu też, kochana Julio, coś tutaj nie widać, dobrze? Może coś tam strykniesz i będzie dobrze, ale to też nie, nie szkodzi. Um, I te, żeby jakby uruchomić ten um, system kojenia i afiliacji. Potrzebny jest jakby taka drożność tych trzech przepływów tak? w każdym kierunku. W kierunku dla innych, w kierunku od innych dla siebie i w kierunku dla siebie. I tu też y, jest to bardzo ciekawe, ponieważ moi uczestnicy mieli bardzo dobry kierunek dla innych, tak? bardzo pomagali w projektach komuś innemu. Wsparcie od, od innych też przyjmowali, ale już tak nie do końca, ale to, co było. Dla mnie wyzwaniem, żeby uruchomić ten przepływ życzliwości dla siebie. No bo to były takie właśnie wtedy moje y, 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 odpowiedzi od moich uczestników. Magda, ale to jest egoistyczne. No gdzie ja będę, y, jak, jak ja mam się teraz wspierać? Ja jestem twardy, ja dam rady, jestem silny, ja to ogarnę. Przestań. Nie mam teraz czasu myśleć o sobie. No może, jak skończę projekt, to może pomyślę o sobie. A może, jak dzieci dorosną, tak, tak, to wtedy odpocznę i pomyślę. No, jak już zbuduję dom, to sobie usiądę na tym ogrodzie. Nie, no jak pojadę na wakacje, to na pewno tam odpocznę. No, a wiecie, jak to zazwyczaj jest. Na wakacjach już myślimy o tym, jak to będzie, jak wrócę, tak? Co tam na mnie czeka na biurku? Tak, i ćwiczenia wyobrażeniowe. Na początku miałam wielki ząk, bo zaczęłam od wprowadzenia medytacji bezpiecznego miejsca. I moi uczestnicy na to tak, Magda, pitu, pitu, jak pojadę na wakacje, to wtedy e, jakby e, będę w bezpiecznym miejscu. Więc jakby wiemy wszyscy i badania naukowe to potwierdzają, że ćwiczenia wyobrażeniowe bardzo, bardzo wpływają na naszą fizjologię. I wystarczy sobie tylko przypomnieć o cytrynie, o ciastku, o kawie. Co powoduje? Powoduje to wydzielanie śliny, a w związku z wydzielaniem śliny Nasze soki trawienne też się wydzielają, więc już mamy fizjologię. Co jest, gdy pomyślimy o, jutrzejszej, o jutrzejszym spotkaniu z szefem? Jeżeli sobie wyobrażamy, że ono nie będzie za dobre, no to czujemy, co się dzieje w ciele, tak? Ścisk tutaj, żołądek skręca, nie mogę spać. A co jest, jak sobie pomyślimy o tym, że jutro nas czeka coś fajnego, że być może podwyżka, że być może awans? Też inne odczucia się w ciele dzieją, a na razie to tylko jest tu. Wyobraźnia. Nic się nie dzieje. A organizm funkcjonuje. Więc dopiero jak to wytłumaczyłam i jakby dałam te przykłady, to moi uczestnicy z chęcią podchodzili do e, ćwiczeń e, wyobrażeniowych. I jak ja to zaczynam? No najważniejsze to chyba jest oddech, bo większość z moich e, uczestników jakby w ogóle nie pamięta, że oddycha. Nie? Gdzie ten oddech jest? No oddycham. Jakby ćwiczymy najpierw oddech i później zauważamy reakcję w ciele, co tam się dzieje w tym ciele, jak oddycham tak, a jak oddycham tak. I to, co mnie zainspirowało, to pozwól sobie na, na nudę. Nikt z moich uczestników nie powiedział, że może się nudzić. Tak, z, tak wiecie, z głębi serca, że dobra, teraz 10 minut się ponudzę. I bardzo fajnie o tej nudzie, nudzie pisze Bjunkhul Han, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam. W, w, w społeczeństwo, zmęczenia i inne eseje. E, on tam po, porównuje nudę do, cierpie, do bólu takiego, jak, jak nasz organizm cierpi na przykład, nie? wiecie, coś nas boli, to nasz umysł, co robi, szuka, jak, to, jak temu zapobiec. Tak? Bierzemy tabletkę, idziemy na spacer albo idziemy spać. I tą nudę porównujesz, że ta nuda to też jest takim Taka aż, aż bolesna, jak jest taka nuda bolesna, to nasz mózg, nasz umysł wtedy szuka tej kreatywności, tak? szuka kre gdzie, gdzie, co zrobić, co zrobić. I wtedy mamy taki, wiecie, pomysł na kreatywność. A jak wiemy, też ten system zagrożenia yy, powoduje, jak już jesteśmy w tym myśleniu tunelowym, to on odcina nam też tą kreatywność zupełnie. Nie widzimy wtedy, yy, co może być innego, co mogę nowego wymyśleć. Więc każdemu zalecam, aby 10 minut się po prostu ponudził, tak? Że to jest zdrowe, że to jest dobre. Żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że siedzisz i po prostu nic nie robisz, a za oknem trawa jest już 10-centymetrowa wyższa niż u, niż u sąsiada. Ponudź się. Zauważ myśli, tak? Zauważ myśli i zacznij się od nich odklejać. To nie musi być prawda. Ja mogę się mylić. To nie musi być prawda i poszłaś swoją wiedzę o ewolucji. No jak już wiemy, jak działa nasz umysł, to naprawdę słuchajcie, to dla mnie przyniosło wiel wielką ulgę, tak, że nie jestem sama, że nie tylko ja tak mam, że nie tylko ja się dzisiaj stresowałam tą konferencją i że nie tylko mi dzisiaj serducho waliło i chciało wyskoczyć. I w związku z tym okazywałam sobie wsparcie. E Wracać do bieżącej chwili, tak? Nie pędzić do przodu, nie patrzeć, co będzie jutro, pojutrze. Oczywiście plany są ważne, ale zatrzymać się chwilkę. Trzymać się faktów. No i oczywiście trening, tak? Powtórzę jeszcze raz. Sześciopaka nie zrobimy, tylko czytając. Medytuj. I umieściłam tutaj dwie recenzje. Nie będę ich może czytać yy, yy, całych, ale to, co jest ważne, to. Dzięki treningowi zrozumiałem, że mogę czuć wszystkie emocje. To jest jakby było też bardzo ciężkie w tych, wśród moich uczestników, żeby w ogóle poczuć emocje. Że to są moje dzwonki alarmowe. Widzę swoje myśli, zauważam, jak wpadam w pociągi myślowe. Jest mi lżej, że nie jestem sam, że my tak ludzie mamy. I co najważniejsze, że to nie moja wina, a że tak czasem czuję. Zmian się nadal obawiam, ale już to widzę, że to po prostu strach. To przynosi ogromną ulgę. I następne, po treningu CMT widzę, gdzie jestem, a gdzie chcę być. Potrafię dać czas pracy i domowi, jak również swoim pasjom. To też jest ważne, że część moich uczestników odkłada swoje pasje na później, na później, na później. I oczywiście też wszyscy mówią o tym, że się lepiej śpi, że lepiej zasypiałem, że mogą właśnie odkleić to myślenie, zostawić na jutro, a dzisiaj po prostu pośpię. I kończąc, chyba się zdążyłam, yy, i kończąc yy, tą moją prelekcję, chciałam pokazać Państwu moje inspiracje. To są książki, które po prostu żyją w moim serduchu yy, do dziś. I z chęcią do nich będę wracać. Yy, I na pewno, na pewno będę do nich wracać. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam. Na pewno nie. <laughs> Jakby ktoś chciał o coś zapytać, to ja z wielką chęcią yy, opowiem. I prezentację też mogę udostępnić. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękuję, dziękuję, dziękujemy Magdo. Jak są jakieś zapytania, czy też refleksje, to mogą Państwo napisać na, na czacie. Więc śmiało proszę, proszę się podzielić zapytaniami, czy też refleksjami. Dziękujemy, Magdo. E, pięć minut e, przerwy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie tak, e, czyli no, cztery minuty, jak już będziemy tak się pilnować dyscypliny. Ornung was sein. Ornung to jest Mitgefühl, czyli e, the, dyscy, dyscyplina, to jest forma życzliwości wobec siebie, innych czy nawet współczucia. Więc e, mogą Państwo na chwilkę e, odejść od komputera. A propos tematu IT, bo to, że siedzimy przed komputerami, nie oznacza, że nie mamy dalej takich, ani innych ciał, choć ewolucja dalej ma miejsce, więc zobaczymy, jak te ciała będą wyglądać.